Panie marszałku, Wysoka Izbo, w uzasadnieniu do ustawy czytamy, że przewiduje się zwiększenie dochodów do budżetu z uwagi na generalne uszczelnienie obecnie obowiązującej umowy oraz że wejście w życie tych przepisów będzie miało wpływ na wysokość dochodów budżetowych Skarbu Państwa. Zatem co wiadomo o Polakach przebywających na przedmiotowym terytorium? Ile według szacunków może tam przebywać na stałe obywateli polskich? Jaka jest wymiana handlowa między naszym krajem? No i chciałam zapytać, dlaczego tak późno? No i bo w końcu o ile będzie planowane zwiększenie dochodów? Czy są jakieś wyliczenia, czy to było gdzieś po prostu, czy po prostu były takie stwierdzenia i wiadomo już o jakichś wyliczeniach wstępnych? Dziękuję.